No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony, Dying Light 2, Stay Human na moim kanale. Zapraszam was do kolejnego zadanka fabularnego w ramach kampanii Dying Light 2, Stay Human. Cholera, co tu się stało? Ale to pięknie zrobiłem, nie? Tu jest jeszcze jakieś zadanko. Dobra, pościg dobiegł końca. Fantastycznie. W międzyczasie pogadajmy z nim. Baby się tłuką, ale do licha. Dasz wiarę, że jeszcze wczoraj to były psia psiłki? Co się stało? W zeszłej nocy ktoś ukradł Teresie mąkę. Wszystko, co miała po ostatnich żniwach. Dużo by na tym zarobiła, a tak została z niczym. Bez mąki, bez kasy. Jak tak dalej pójdzie, nie wyżyją z synem do przyszłego miesiąca. No dobrze, dlaczego obwinia przyjaciółkę? Jest zdesperowana, skoro oskarża przyjaciółkę. Byłą przyjaciółkę, ale to tylko puste słowa. Nie ma żadnego dowodu. Jest narwana, to pewne. Ale najlepiej, jak sam ją spytasz. No dobra, czyli teraz chyba potrzebuje pomocy. Trzeba jej pomóc? Teresie? A co? Chcesz trochę zarobić? Many, wiadomo. Nie dlatego pytam. Wiadomo, mordzę. A, jesteś pielgrzymem. Wy to nic nie robicie za darmo. Ile bólą ci za wodę? Bój Boże. Będzie przy stoisku. Dzięki za cynk. No już widzę takie delikatne, skradziona własność. Dobra, zaraz to zobaczymy. Ty, tutaj mamy jakiegoś... Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, co widzę. Dobra, tu nic nie mam nadzwyczajnego. Ty, po ludziach przeszedłem, sorry. Wypadek w ogóle miał miejsce. Właściwie tylko wtedy się uśmiecham. Rzemieślników też nie mam. Rozmawiaj, tu jest jakiś gościu, kurde, ale czy to jest... Co się dzieje? SPC szukali u nas broni. Znaleźli mołotowy i im odjebało. Zaczęli mordować wszystkich, jak popadnie. Zdaje się, że ktoś nas wrabia. Kto? I gdzie są bomby dla Alberto? Trochę udało nam się wysłać. Kurierzy meldowali, że są koło Star Square, a potem cisza. Alberto? Ładunków nie ma. Idę na Star Square. Tam ostatnio się meldowali. O Boże. No właśnie. Aiden? Tak. Bądź ostrożny. Ktoś nas sprzedał. Znajdź ładunki. Bez nich plan weźmie w łeb. Robię co mogę. Odezwy się. Ty, a jakby to... Jakby się okazało, że na przykład sprzedał nas... Że sprzedał nas na przykład ktoś z wewnątrz, taki jak Hakon. Kurde, jak już tu jesteśmy, to pogadajmy odnośnie tej mąki. Dzień dobry, pielgrzymie. Dziękowałam ci już za wodę. Podobno ktoś cię okradł. Nie ktoś, tylko przyjaciółka. Można się załamać. Właściwie skąd masz pewność, że to właśnie ona to zrobiła? Chciałabym się mylić, ale niby kto inny. To ona przechowywała dla mnie całą mąkę. A teraz, dziwnym trafem, mąka zniknęła. Mój syn i ja zostaliśmy z niczym. Ale gdyby się przyznała i wszystko oddała, to bym jej wybaczyła, naprawdę. Bóg mi świadkiem, że nigdy nie zostawiłabym jej w potrzebie. Ale jest uparta. Mieliśmy udane żniwa. Kokosów byśmy na nich nie zarobili, ale teraz nie mamy nic. Dobra, co ona powiedziała na ten jak temat? Jak Anna wyjaśniła zniknięcie mąki? Kradzież, nie żadne zniknięcie i niczego mi nie wyjaśniła, łże jak pies. Skąd wiesz? Przecież to widać. Ona kłamie. Kiedy o tym pomyślę, to Anna zawsze kłamała. Jak się uniosła w ogóle? Masz dowód na to, że to jej sprawka? Nie do końca, ale wcześniej mąka leżała u niej. A ja głupia myślałam, że chce mi zrobić przysługę. K
kombinowała, jakby tu nas okraść i postanowiła ułatwić sobie zadanie. Porozmawiasz z nią? Mnie nie chce słuchać. Może przy obcym nie będzie uparta jak osioł. Jeśli oddam mąkę, wszystko jej zapomnę. A jeśli okradła mnie z głodu, może zatrzymać tyle, ile potrzebuje. Czyli wszystko. Jej budka stoi koło wieży ciśnień. Proszę, pogadaj z nią. Przemyślę to. Dobra, zobaczymy. Zadanko... To wielki cios. Zadanko z mąką też jest fajne. Te 30 metrów, nie jest źle. Wydaje mi się, że to jest wszystko w ramach jednej tutaj... jednego miejsca, także sobie to... Aha, dupa. Anno? Anno, chcę porozmawiać. Idź stąd! Zajmę ci tylko chwilę i sobie pójdę. Słuchaj, wiem, że jesteś od Teresy. Jebać ją. I ciebie też. Dobra, nie ma problemu. Dostań się do Anny. Czekaj, tak mogę... A, no tak, no Chevy, jak tego nie mogłeś zauważyć? Cyk. I teraz tak, i teraz po co mi to tu? Aha, że idę tędy. Tu nic nie zrobię. Idę tu. Idę tu. Tu nic nie zrobię. Dobra. A kuku! Proszę, odejdź stąd. Możemy pogadać. Chcę pomóc. O czym tu gadać? O mojej nędzy? O tym, że piję? O tym, że kradnę mąkę? O nic cię nie oskarżam. Chcę cię tylko wysłuchać. Usłyszeć prawdę. Prawdę? Chcesz prawdy? To słuchaj. Nigdy nie okradłabym przyjaciółki. Nigdy. Tyle tylko mam do powiedzenia. Teresa od pół roku zalega mi z wypłatami. Chciałam mieć pewność, że sprzeda tę mąkę i mi zapłaci. Dlaczego miałabym się posunąć do kradzieży? Tylko po to, żeby zaszkodzić sobie, jej, jej synowi? Czekaj, bo coś mi się tu nie, w ogóle nie myślałem, nie działa, że się przyjaźnicie. W tej układance. Ja też. Nie pasuje. Aż do dzisiaj. Od upadku trzymamy się razem. Ja straciłam dziecko. Ona męża. Mnie dopadła depresja. Myśli samobójcze. Teresa mi pomogła. Nawet gotowała dla mnie i mojego męża, który ostro pił. Nie wierzę, że mnie oskarżyła. Zaproponowałeś, że przechowasz mąkę u siebie? Wspomniała, że mąka była u ciebie. Myślałam, że w ten sposób będę mieć na nią oko i szybko się sprzeda. Schowałyśmy ją w mojej budzie przy wieży. Dziś rano poszłam tam zajrzeć. Pusto. Mąka zniknęła. Nie widziałaś niczego podejrzanego? Nikt się tam nie kręcił? Gdybym coś widziała, od tego bym zaczęła. Mogę tylko przysiąc, że nie ukradłam mąki. Nie zrobiłabym tego Teresie. Ani sobie. Ale jedna rzecz mnie dziwi. Nic innego nie zginęło. Kasza gryczana, buraki. Nietknięte. Złodziejowi chodziło tylko o mąkę. Ciekawe. Mogę zajrzeć do tej budki? Może zauważę coś, co ci umknęło. Śmiało, spróbuj. No to faktycznie dziwne. To jest tak samo jak, wiecie, na przykład ktoś trzyma dosyć drogi sprzęt w piwnicy, tak? I nagle się okazuje, że 60 metrów stąd to jest jakieś zadanie. I nagle się okazuje, że ktoś się włamuje do niego, w sensie do tej piwnicy. I wiecie, i nagle nie ma niczego, nie? Oprócz... Znaczy inaczej, jest wszystko oprócz tego rowera. Drzwi są otwarte. Ten ktoś miał klucze. Bądź sprzętu ogólnie, który jest najbardziej wartościowy. Żadnych zniszczeń. Złodziej dobrze znał to miejsce.
ślady. Jedna para stóp. Złodziej był sam. Reszta zapasów jest nietknięta. Złodziej dokładnie wiedział, czego szuka. A może to jej mąż? Mąka na ziemi. Tędy ciągnięto worki. I oczywiście nikt nie zauważył, że jest ciągnięty worek. Kurde, patrz jaki wiedźminowy ten. Ślad się urywa. Kto miał klucze do budki? Ja i mój mąż. Jej mąż? Nikt inny, na pewno? Nie widziałem tam śladów włamania. Złodziej musiał mieć klucze. Mógł sobie dorobić. Czyli też myślisz, że to ja? Uspokój się i pomyśl. Kto mógł to zrobić? I dlaczego? Ja obstawiam jej mąż. Pomóc. No chyba, że Teresa ma rację. Nie wiem. Może to ktoś z bazaru? Na przykład Cwaniak. Jego stać na wszystko. Albo Benny, syn Teresy. Nikt inny nie przychodzi mi na myśl. Dobra, czemu wspomniałaś o Cwaniaku? Kim jest ten cały Cwaniak? To zwykły złodziej. Jeden z bardziej szemranych typów. No znamy na go, bazarze. Ale posłuchajmy, co ona ma do powiedzenia. Że interesował się tegorocznymi żniwami Teresy. Zadawał mnóstwo pytań, a wcześniej go to nie obchodziło. Pogadam z nim. Znajdziesz go na bazarze, ale uważaj. Nie interesuje go dobro ludzi, tylko kasa. Jezu, dobra. A syn Teresy? Dlaczego miałby to zrobić? Normalnie bym go nie podejrzewała. To miły dzieciak, znam go od małego. Jest dla mnie jak syn. Ale ostatnio zrobił się jakiś cichy, jakby coś ukrywał. Może tak jest, ale nie. Benny by tego nie zrobił. Wie, że Teresa by się załamała. A zresztą, po co miałby zabierać mąkę? Żeby ją sprzedać. Zdaje się dotyczyć wszystkich podejrzanych. Gdzie znajdę Benny'ego? Nie wiem. Ostatnio ciągle gdzieś znika. Ale jak znam Teresę, to kazała mu pilnować magazynów, żeby nie stracili reszty towarów. Poszukam go. Pomogłeś mojemu mężowi, więc coś ci powiem. Te magazyny są pełne pułapek. Bądź ostrożny. W mojej budzie nie ma niczego takiego. Pewnie dlatego tak łatwo mnie okradli. A o Benny'ego najlepiej zapytać Teresę. Dobrze go pilnuję. Gdzie byłaś tej nocy, kiedy skradziono mąkę? W domu, z mężem. Niewiele się działo. Niewiele? Czy nic? Nic. Byłam w domu z mężem. To naprawdę wszystko. W tej okolicy wystarczą oskarżenia. Jestem skończona. Nie, jeśli udowodnimy twoją niewinność. O ile jesteś niewinna. Ale moim zdaniem już wydali na mnie wyrok. Może tak, może nie. Zobaczmy, czego się dowiem. To dla mnie koniec. Powiem wam, że strasznie dziwne to jest. Porozmawiaj z Cwaniakiem, znajdź skradzioną mąkę. Ale ja też bym chciał pogadać z tą Ewą Ewunią, zleceniodawcą. Znaczy Teresą w sensie, nie? Bo ja obstawiam, że to może być też... Kurde, gdzie ona była? Ja obstawiam, że to może być też jej mąż, nie? Zdrada przyjaciółki to wielki cios. Nie, nie mogę z nią pogadać. Dobrze, czyli przede wszystkim muszę iść do Cwaniaka. Cwaniak, wiadomo, jest tam. Więc udamy się w tamtym kierunku. Za chwilę i tak będzie dniówka, więc... Włączyć latarkę, no i gicio. Ale to źle zrobiłem. Hop. To 45 punktów premii nocnej. Strasznie mało tych punktów leci. To mnie martwi, bo... Dobra, lawendę. Tego sobie nie daruję. Bo to zawsze... Leki z tego powstaną, apteczki i takie tam inne pierdoły.
Ława jakieś tam. Z tyłu te grzybki chyba. Nie, te lepsze kwiatki, dobra, git. Tam są zarażeni. 160 metrów w tamtym kierunku, dobra. Hop. Zawsze negatywnie do wszystkiego podchodzisz. Nie, sorry panie, nie mam teraz czasu na to. Nie mam teraz czasu na to. Dążę jak najszybciej, żeby dojść do cwaniaka. Bo ciekawi mnie, co cwaniak powie. Czy pewnie powie, że nie ukradł, no bo po kiego grzyba by mu była mąka, nie? Teraz jest zombiaczek, który mi nie jest potrzebny. O. Dobra. Cwaniaczku, chodź. Cwaniak, wystaw rogi, dam ci sera na pierogi, a jak dam, to już nie dam, a jak dam, to już nie dam. Hayden, gdy widzę przyjaciela, cieplej mi na sercu. Zrobiłeś się sentymentalny? Mam dla ciebie misję. Będziesz musiał pokonać armię Virali, a potem skoczyć w ogień. Z jakiej wysokości? Co? Mam skoczyć w ogień, tak? Masz mnie! Niech cię cholera! A miałem cię za sztywniaka, pielgrzymie! Czego ci trzeba? No, wiesz co, chodzi mi o mąkę. Chodzi o mąkę Teresy, a ja chcę znaleźć złodzieja. Mąkę Teresy? O kurwa! Dobra, gadać sobie wiesz. Znaczy no, w sensie nie wiem co wiem, bo powiedz mi co wiesz o Annie. Co wiesz o kobiecie imieniem Anna? O tej, która pracuje dla Teresy? Raczej niewiele. Jej mąż czasem siada z nami do kart. Nic o niej nie mówił. Nawet po paru głębszych. A to już coś, wierz mi. Mówię, mi się wydaje, że to jej mąż ukradł, kurde. Wspomnij ta moje słowa. Wiesz gdzie jest Benny? Wyglądam jak jego matka? Uwierz, że mnie też bardzo interesuje ta sprawa. Przegrał ze mną w pokera. Wcześniej postawił prawie całą swoją farmę i ją stracił. Więc jeśli szukasz tej mąki, ona nie należy już do Teresy czy Beniego, tylko do mnie. Dzieciak mi ją wisi, więc jeśli jej nie ma, to mnie okradziono. Aha, czyli Beni ma u ciebie dług. I to jaki? Można rzec, że siedzi po uszy w mące. To on ją ukradł? Możliwe. Jest na tyle głupi, że może próbuje się tak wywinąć od zapłaty. No to muszę go znaleźć. Spytaj matkę Teresę. Trzyma go na krótkiej smyczy. Chociaż na pokera go puszcza. Teraz rozumiesz, dlaczego mi zależy. Jak mąka się nie znajdzie, to ja będę stratny. Może zajrzyj do magazynów Teresy. Zdaje mi się, że taki idiota jak Benny właśnie tam by je ukrył. A jeśli przy okazji znajdziesz też mąkę, bądź tak miły i mi ją przynieś. Rzecz jasna, otwarę ci co nieco za fatygę. Oszczędzi to wszystkim wielu problemów. Jeśli dostanę mąkę, zapomnijmy o całej sprawie. I teraz wam, za chwilę wam coś powiem. Dobra, skończyło się gadanie. Znajdź skradzioną mąkę. Przeszukaj północny magazyn i południowy magazyn. No to już wam powiem, o co chodzi. Jeżeli on mi proponuje, że da mi jakieś gratisy za to, że znajdę jego mąkę, jeżeli ja słyszę, że gdzieś tam mamy długi, tak, u niego, w sensie jako Benny, no to... Dobrze cię widzieć. To ja już wiem, że to będzie bardziej niż oczywiste, że oni specjalnie go, tą mąkę schowali, nie?
Nie, no nie będę z nimi na ten. No, próbuj, próbuj. Próbuj, misiu. Myślałem. Dobra, 196 metrów w tamtym kierunku. No to idziemy tam. 96 metrów tam. Wejdźmy sobie tutaj. Cyk. Pełno pułapek tam jest, ale... Okej. Sprinter. Ile? 52 metry. Lejemy go w ciry. Kurde. To nie jest sprinter. Wiem. Ja jestem Aiden, tak. Tak, dokładnie, 55 metrów. Ja pierdzielę. Wszystko to, co skrupulatnie zebrałem. What the hell? Wszystko to, co ciłałem przez całą noc, teraz straciłem przez swoją głupotę. No dobra, trudno. 8:30, za chwilę dniówka jest. No trudno. No nie wierzę. Jedz warzywa. Dobra, gdzie jest ten... Tu poniżej? Czekaj, ale jak to poniżej? Czekaj. Kurde, jak tam wejść? Chwila. Tutaj, tak, ale... Zablokowane od środka. Dobra, no tędy na pewno nie. Premia nocna. Tyle bym punktów, kurde, zdobył. Może jakoś tutaj? Od tej strony? Nie gadaj, że tędy. Północny magazyn. No nie mam pojęcia, jak ja tam mam wejść. No niby ewidentnie mi pokazuje tutaj. I to jest teoretycznie prosta droga, bo... To jest prosta droga, bo... Tu jest jakieś wejście, o którym nie wiem, jestem ślepy po prostu. Tu mamy zablokowane od środka, no dobra, a jakbym poszedł tu... No i tu ewidentnie... Górą jakieś wejście? Pułapka elektryczna, patrzcie, jakie badziewie. Dość pusto tu jak na magazyn. No bo wydaje mi się, że to raczej jest, wiecie. Ta podłoga nie wygląda bezpiecznie. Może jest inna droga. Nie, no tędy... Patrz, nie mogę nic z tym zrobić, dobra. Czyli widocznie wychodzi na to, że... Tam jest coś mojego. Badaj. Kurde, dlaczego latarkę wyciągnąłeś? Znaczy zgasiłeś. Ty, no nic nie widzę. Ej, a ty co tu odpierdalasz?
To ty, pielgrzymie? Nikt cię tu nie zapraszał. Jak wlazłeś? Benny, tak? Musimy pogadać. Średnio mi się to widzi. Cwaniak cię przysłał? Powiedz mu, że niedługo mu wszystko oddam. Tylko jeszcze zbiera. Czekaj, Benny. Czyli masz dług u cwaniaka? To nie on cię przysłał? Nie. Ile mu wisisz? Tylko ty miałeś powód, żeby ukraść mąkę. Ty, gnoju. Myślisz, że jak włączyłeś wodę, to od razu wszystko ci wolno? Powiedz, że się mylę. Chuja ci powiem. Zbieram. Benny! Będą zombiaki. Dobra, nie mogę nic tutaj zrobić. A wejść na górę? Nie, też nie mogę. Dobra, to zaje fajnie. Bo tam była skrzyneczka, kurde, którą mogłem przeszukać. Zanim to zrobiłem. Fuck. A może da się tam jakoś wejść. Dobra. Ojojoj. Dobra, pierdzie. Wychodzę stąd. Wychodzę stąd i idę do tego drugiego magazynu. 214 metrów, tak? Dobrze mówię? Tak, przeszukaj południowy magazyn. Okej. No tędy raczej nie przejdę, to idę tu. Dobra. Tutaj, teraz tak, pójdę tam na górę. Tyroleczka. Teraz tak, tutaj. Hop, tu. W miarę sprawnie to idzie. Nie mam czasu, sorry, winę tu. Nie mam czasu na walkę. Tutaj bardzo ważne zadanko robię. Kurde, tak staram się, wiecie, lądować na tym, na autach, bo auta, wszystkie auta w Dying Light 2 amortyzują nasze upadki, nie? Więc to jest bardziej niż pewne, że warto tam jednak pójść. Że warto na nie lądować, ale kurczę, jak się człowiek rozpędzi. To czasem lipa. Życie to? Elektryczność. Gdzie jesteś, Benny? Tu nie ma. Dobra, teraz biorąc pod uwagę, że... Kubany. Jak to wyłączyć teraz? Dobra. Jolo. Stary! Niczego nie zrobiłem! Bóg mi świadkiem! Zostaw mnie, proszę! Jak odpowiesz na kilka pytań, i to szczerze, to ty ukradłeś mąkę? Myślę, że tak. Nie. Nie wiem nawet, gdzie jest. To dlaczego zaatakowałeś? Myślałem, że cwaniak cię nasłał. Po spłatę długu. Czyli wisisz mu kasę i postanowiłeś dać mu pod zastaw zapasy twojej mamy. Poniosło mnie w kartach. Pula była taka, że moglibyśmy wykupić pola Johnsona. Teraz, kiedy znów jest woda, mama i ja bylibyśmy ustawieni. Ale szczęście mi nie dopisało. No i stało się. Przegrałem. Czyli to cwaniak wziął mąkę w ramach zapłaty? Wątpię. Mógł mnie zmusić, żebym sam mu przyniósł. I bym to zrobił. On sam nie kiwnie palcem. Tylko wiesz, nie mów mu tego. No dobra, ale i nawet... Co to ma niby znaczyć? Kradzież mąki to twoja robota, Teresa. Wy, pielgrzymi, naprawdę jesteście walnięci. To wariat, mamo! A ty milcz i słuchaj, ciebie też mam już dosyć.
Słuchajcie Benny tego. By czegoś takiego nie zrobił. Nie jest najbystrzejszy. Bez urazy, oczywiście. W porządku. Nie jest tytanem intelektu. Mamo? Dobra. Zrobiłam to. Ale naprawdę nie miałam wyjścia. A! Ciężko harowaliśmy na ten plon. Wypruwaliśmy sobie żyły. I było warto. Mieliśmy tyle mąki, że mogliśmy miesiącami karmić bazar. Ale? A co zrobiłby cwaniak, gdyby ją dostał? Kazałby ją od siebie odkupić za 3 razy więcej. Płacilibyśmy mu za własną mąkę. Rozumiesz? Wszystko przez głupie karty. Byłoby po nas. Musiałam coś zrobić. Cokolwiek. To gdzie jest ta mąka? Przy wieży ciśnień. Tylko zrozum. Nie może trafić do cwaniaka. Dlaczego nie? Uczciwie ją wygrał. No to prawda. Cwaniak! Uczciwie! Bzdura! To kanciarz. Każdy to wie. Tylko jak to udowodnić? Ale powiedzmy, że masz rację. Może pójdzie na kompromis. Możemy mu dać coś innego? No nie sądzę. Cwaniak nie wydaje się zbytnio elastyczny. Ale może się zgodzi. Porozmawiaj z nim. Poproś go o czas. Zrób to! Błagamy! Pomyślę o tym. Jesteś naszą jedyną nadzieją. No i dobra. O, już nie dramatyzuj, Benny. Pielgrzym wie, co robi. Pielgrzym wie, co robi. Oczywiście, że wiem, co robię. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, chciałbym to otworzyć, bo tutaj... Ty, no pusto jest. Co za shit. Ty, patrzcie, jak wyszedłem stąd. He! What the hell. Dobra, idziemy stąd. Kurza mnie ta misja, powiem wam. Nie podoba mi się w żaden sposób. Takie coraz bardziej to... coraz bardziej to jakieś takie nijakie, nie? Ale to tylko moje odczucie. No wam może się podoba, nie wiem. Niech Siris ochroni nasze zboże przed przymrozkiem. Dobra, weźmy sobie, pozbierajmy to. W średniowieczu to była dzwonnica. Miód. Ciekawe, co się stało z dzwonami. Mam tego od groma, kurde, więc... cieszy mnie to bardzo. Tu jeszcze grzybek. Co porabiasz, Aiden? Generalnie robię zadania poboczne, wiesz? Żeby opóźnić delikatnie fabułę. Ciekawi mnie, co się dzieje w Central Loop. Zaraz będziemy wiedzieć, co będzie w Central Loop, moi drodzy. Prawda? Też tak myślicie, nie? O właśnie, tak mi to się podoba. Fatalnie. Czekaj, idziemy tam. Idziemy tam z tego względu, że tam jest Tyrolka. To sobie skorzystamy z tego. Nie, na razie nie potrzebuję. Czekaj, gdzie ja tą Tyrolkę widziałem? Jezus Maria! Jaki jestem... A, tu, dobra. Bam, baram, bam, 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 param, bam, 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 bam. Szukaj Tyrolki, nie skorzystaj z Tyrolki, tylko zeskocz normalnie. No, Chevy 2021. Wysłuchajcie uważnie tej wiadomości. Nie mam potrzeby takiej. Wydalibyście go? Czy nie? Nie, po prostu cię olał. Taki z niego... Aiden, jesteś tutaj od dawna. Właściwie to jest... Dobra, wejdźmy do środka. Powiem wam szczerze, że chcę zakończyć już tą misję i mieć to z głowy, bo nie podoba mi się ona. Coś jakoś tak mnie nie zaciekawiła. Dobra, później to zrobię. No, gościu. Karta mi szła jak nigdy. Skąd mogłem wiedzieć, że to... Pora podnieść stawkę. Kolejna stuwa. Nie ma mowy. Chyba, że skrócisz czas o 10 sekund. Stoi.
Jedziesz po bandzie? To już wcześniej było niemożliwe. Przekonamy się. Dobra, cwaniaku. Hey, masz moją mąkę? Ja właśnie w tej sprawie. Teresa i Benny mają kłopoty. Mógłbyś umorzyć im dług albo dać im więcej czasu? No kurwa. Ile razy mówiłem, że nie jestem instytucją dobroczynną? Benny sam się pchał do gry w karty. Prawda. Co to za facet, który nie umie nawet spłacić długu? Głupi ten, co głupio robi. Może jak zostanie w samych gaciach, to czegoś się w końcu nauczy. Ma rację i nie ma racji. Wiesz co, Aiden? Właśnie wymyśliłem, jak możemy to rozwiązać z korzyścią dla wszystkich. Ja pierdzielę. Serio? Kogo obchodzi mąka? Przecież nie zostanę nagle piekarzem. To by było... Ale muszę odzyskać dług. A mam taki zakład z Urbanem. Co? Ej, 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 tak nie można, nie on. On łazi po ścianach. Pewnie, że można. Nic o nim nie było w naszych zasadach. Jak ci się uda, Urban będzie mi wisiał tyle kasy, że pokryje straty związane z mąką. I nawet tobie jeszcze coś skapnie. Powiedz mi coś więcej o tym zakładzie. Będę musiał biegać pewnie. Na dachu kościoła wisi coś takiego, no, nazwijmy to flagą. Z dołu tego nie dojrzysz, ale ta flaga to tak naprawdę... Zresztą sam zobaczysz. Urban i ja założyliśmy się, że znajdę kogoś, kto to dla nas ściągnie. Od lat podnoszę stawkę, a Urban dalej w to brnie. Pula jest już taka, że grzechem byłoby nie spróbować. Aj, tam mnie się nie śpieszy. Jeśli chcesz, możesz dalej do niej dokładać. A ty co? Coś taki nagle zesrany. Po prostu się o ciebie troszczę. Po tej mące kolejna strata będzie bolesna. Jak Aiden w to wchodzi, to ja też. Będzie musiał być kurewsko szybki, ale wierzę w niego. To jak, wchodzisz? No i co? I mam wybór tak albo nie? Zrobię to, rozwiążmy to inaczej. Dobra, zrobię to, jolo. Zrobię to. No, to bierz się do dzieła. 3, 2, 1, leć. Mam nadzieję, że to nie jest na czas. Nie zawiedź mnie. Mam nadzieję, że to nie jest na czas. Fantastycznie, w odpowiednio szybkim tempie. No i to jest na czas. Dobra. Nareszcie można sadzić coś więcej niż kaktusy. Tam to jest, dobra. Hop, hop. Hop, cyk. Dobra. Tutaj. Ja pierdzielę. Czy ja dookoła chodzę? Nie. Postawiłeś już szklarnię? Dobra. Teraz tak, tutaj. A jak twoja ręka? Zwykłe stłuczenie. Tam jeszcze. Chciałbym jakoś inaczej to trochę rozwiązać, ale nie bardzo mi to pasuje. Tu? Nie. Ja pierdzielę. Czekaj, może tak? Cholera. Jasna dupa. Tam. Tam muszę się dostać, dobra. Nie! Ja pierdzielę. Nienawidzę czegoś robić na czas, bo się stresuję wtedy. Dobra, tutaj. Chevy, byłeś już tam. Byłeś już tam. Dobra, tu,
The fuck? I teraz czy... Zabije się? Nie. Mamy czas. Mamy czas. Mamy czas, dobra. Teraz pewnie powinienem się zabić. Hit. Idziemy, idziemy. Dwie minuty. Kurde, czasu aż nadto było. Bardziej się stresem, kurde, przejąłem. Znaczy, stres mnie ogarnął, niż to wszystko było trudne. Mówiłem ci, Urban? Mówiłem. Czekałem na to latami. Mamy zwycięzcę. Będzie długi odcinek, trudno. Hayden sprostał wyzwaniu gaci. Prawdziwy bohater. Dobra, dobra. Nie podniecaj się tak. Wyglądasz jak dobra, czas jakiś obiad zgotować. Dobra. Skąd się wzięła ta flaga? O co chodzi z tą flagą? To stary gacie Karla. Czyli życie Teresy i Beniego zależało od pary majtek? Chodziło bardziej o sam zakład, ale te majty są kultowe. Mają swoją historię i to jaką. Dawno temu, tak dawno, że nikt już nie pamięta kiedy, wiatr zwiał Karlowi pranie ze sznura i poniósł na dach. No ale... Ale... Karl próbował zorganizować wielką misję ratunkową. Uwierzyłbyś? No, ale nikt się nie zgodził. Dla wszystkich to było za wysoko. Potem od czasu do czasu spadała nam z nieba skarpeta albo koszula. Ale te gacie Karla trzymały się bardzo dzielnie. Urban i ja założyliśmy się, że znajdę kogoś, kto je dla nas ściągnie. I znalazłem. Dobra, czyli teraz umorzysz ten dług cholerny. Teraz darujesz Teresie i Beniemu dług? Jakby go nigdy nie było. A wszystko to dzięki tobie, przyjacielu. A to za fatygę. Co, mąkę mi dał, czy co? Mam nadzieję, że to było warte w ogóle. Poza takim... Zaktualizowane. Teraz, że zająłeś się długiem. 40, dobra. Idziemy jeszcze to powiedzieć i kończy. Kurde, gościu mnie zablokował, nie? Idziemy jeszcze to powiedzieć i kończymy ten odcinek przydługawy. Dobra. W ten sposób. Git. Hop. Hop. Ten się tam próbuje dobić, kurde. 26 metrów, dobra, na górę. Trzeba by było jakoś wejść najsensowniej. Co tam widać? O, ja pierdolę. Tak, tak, wiem. Nie, 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 no what the hell. Mam tu coś dla ciebie, zasrańcu. Spadaj na drzewo. O! Dawaj. Ty no, zajebij ich zaraz. Bez kitu. Idę z drugiej strony. Dobra. Hop. 12, czyli że południe, nie? Dobra. Gdzie jest ta moja Benny? Znaczy ten mój Benny. Chyba muszę tędy wejść, nie? 15 metrów. Teraz będę znowu szukał wejścia. Nie. Git. Na. Niezoptymalizowana jest tutaj ta miejscówka. Gadałeś z cwaniakiem? Tak. Nie będzie was już męczył o tę mąkę. Stary, jak to zrobiłeś?
Dzięki mnie wygrał zakład. Dziwny zakład. Ale teraz mamy dług u ciebie. Jak ci się odwdzięczymy? Robiąc coś dobrego, przeproś Annę. Robiąc coś dobrego, powinnaś przeprosić Annę. Tak, oczywiście. Boże, co ja zrobiłam? Już do niej idę. Może jeszcze nie wszystko stracone. Ale ze mnie idiota. To moja wina. Staraj się trzymać z dala od kłopotów. Tak będzie lepiej dla ciebie i matki. I nie graj więcej w karty z nim. Cholero jedna. Bo naprawdę instrukcja obsługi ze Starego Świata i mąka. Bo naprawdę będzie źle. Dobra, moi drodzy, dziękuję. 46 minut, ja pierdzielę. Przydługawy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało mimo wszystko. No mi się nie podobał ten quest. Strasznie był taki mulący. I powiem wam szczerze, że muszę sobie przerwę zrobić na jakiś obiad zgotować, posprzątać troszkę i ogarnąć parę rzeczy. Bo nawet jakbym nie musiał tego zrobić, to i tak bym musiał ze względu na ten quest. Tak mnie jakoś zmęczył, cholera. Także mam nadzieję, że się podobało. Czekajcie na następne odcinki w formule 2-3-2, czyli dwa odcinki jednego dnia, 3 dni następnego i 2 dni znowu jeszcze po pojutrze. Stay human, pozdro, Cheveral. Hej, hej.